przyszłam z pracy i otworzyłam drzwi. Nikolas leżał przykryty kołdrą. Oliwii nie było. Zobaczyłam jego główkę na boczku. Myślałam, że śpi. Pogłaskałam go po główce. Odkryłam rączki. Myślałam, że się kredkami wymalowali, bo miał całe czerwone. Zeszłam niżej. Odkryłam brzuszek i całe miał flaczki na wierzchu. Pełno krwi. Okropne, okropne to, co przeżyłam, to, co zobaczyłam i co teraz muszę przechodzić. Tutaj było wypisane, zrobiłam to, bo go nienawidzę, bo zabrałeś mi mamę i babcię. Tak było napisane krwią. Aczkolwiek ja tego nie pamiętam, bo ja byłam w takim szoku, jak zobaczyłam tą krew, w ogóle jego. Ja na kolanach szłam tutaj przez cały przedpokój, waliłam, krzyczałam do sąsiada, ratunku, Hilfe, ratunku, Hilfe. Nie mogłam zadzwonić po pogotowie, zadzwoniłam do koleżanki krzycząc, ja mówię, zadzwoń po pogotowie, może on żyje, może on jeszcze żyje. Niestety już nie żył. Szukaliśmy Oliwii, nie wiedziałam, gdzie ona jest, czy żyje tak samo. Ja myślałam, że to po prostu ktoś tutaj, jakaś, nie wiem, mafia czy coś, jakaś sekta tu wpadła. Ja nie wiedziałam, że to ona w ogóle zrobiła. Długo myślałam, że to nie ona. Moje życie, 2 miesiące w szpitalu psychiatrycznym, co dzień płaczę, co dzień sobie zadaję pytanie, dlaczego, dlaczego? Obydwoje ich kocham równo. Tylko, że ona była większa, mniej czasu jej poświęcałam. Co chciała, to miała. Nie wiem, dlaczego to zrobiła. Jaki był związek? Tak jak nastolatka też się buntowała, miała problem ze sprzątaniem. Nie mówię, że nie krzyczałam na nią. Też był moment, że nie wytrzymałam, a to telefon jej zabrałam, a to. Ale to nie było coś takiego, że ja nie przypuszczałam, że ona jest w stanie coś takiego zrobić, że jest tak zazdrosna swojego brata. Nie uczyłam jej agresji, nie, nic takiego. Pracowałam. Nikolasa ojciec zostawił nas w długach. Pracowałam po całe dnie, żeby po prostu wszystko ogarnąć, cały dom, wszystko. Wszystko zostało na mojej głowie. Chciałam dla nich jak najlepiej, robiłam wszystko dla dzieci. Myślę, że był dobry związek, no jak w każdej rodzinie były i kłótnie, i były dobre rzeczy. Ona zawsze mówiła tylko Niko, Niko, ale ja zawsze tłumaczyłam, że on jest malutki, więcej czasu potrzebuje. Ja nie w życiu nie myślałam, że ona jest tak zazdrosna, ja nie wiem. Zawsze próbowałam z nią rozmawiać, przychodziła ze szkoły, zawsze się pytałam, jak się czuje, czy wszystko w porządku. Później się dowiedziałam, że ma mobbing w szkole, że się dzieci wyśmiewają. Nie chciała chodzić do szkoły. Poszła do lekarza. Nie wiem, ja po prostu się bałam o nią, o ten mobbing w szkole. Ja się bałam o nią, że ona sobie coś może zrobić, ale nie Nikolasowi. Myślałam, że mam dobry kontakt.
ale też miała ciężkie dzieciństwo. W wieku 8 lat trafiła do taty, który ją bił, który się znęcał, zamykał ją w pokoju. Gdy sprawę w sądzie wygrałam, żeby ją do Niemiec ściągnęłam ją tutaj do Niemiec. Już byłam w ciąży z Nikolasem. Myślałam, że będzie wszystko okej. Na początku Nikolasa tata był super. Do momentu, jak się Nikolas urodził, półtora roku potem, tak samo. Wyrzucał ją do pokoju, wyzywał od debili, od głąbów. Równie dobrze traktował Nikolasa. Dziecko po głowie bił, szarpał za rękę. Ostatnie 2 lata były tragedia. Później ojciec Nikolasa się wyprowadził. Niby wydawało mi się, że jest wszystko dobrze. Do momentu, miesiąc przed tragedią, powiedziała mi, że ma mobbing w szkole, że dzieci się z nią śmieją, że jest gruba i tak dalej. Tłumaczyłam, błagałam, że jak coś będzie, żeby powiedziała, żeby nie tłumiła to w sobie. Naprawdę chciałam jej pomóc, naprawdę chciałam. Dla mnie moje dzieci to był świat. Pracowałam długo, żeby im nic nie brakowało. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Dlaczego ona czuła się odrzucona, że ja jej nie kocham. To wszystko, co mogę powiedzieć. Czekam na widzenie z córką. Też się boję, jak to będzie. Wir hatten für die Kindesmutter eine Besuchserlaubnis in der JVA bekommen. Sie hätte also Kontakt aufnehmen können. Sie wollte das auch. Sie wollte mit ihrer Tochter, also mit der Angeklagten, sprechen. Das war aber halt eben schwierig, weil die JVA die Besuche wirklich nur auf die Termine eingegrenzt hat, die unbedingt notwendig sind. Dieser Termin ist hier so klassifiziert worden, dass er als nicht unbedingt notwendig eingestuft worden ist, sodass letzten Endes die Kindesmutter leider nicht in die JVA rein konnte und auch nicht mit ihrer Tochter sprechen konnte. I przed budynkiem naturalnie może właśnie tak być. No ale totalnie to zobaczymy, ciężko mi sprawdzić. Meine Mandantin ist die Kindesmutter und in der speziellen Situation, das ist ja die Besonderheit des Falls, ist es die Kindesmutter sowohl des Opfers als auch die Mutter der Angeklagten. Wie gesagt, das macht die Sache hier sehr spezifisch. Insofern, ja, die Mandantin ist da ein bisschen auch zwiegespalten, wie sie da auch vorgehen soll, was ich für sie erreichen will. Ja, erreichen möchte man natürlich, weil man dann prozessual bestimmte Möglichkeiten hat, an dem Prozess mitzuwirken. Und so habe ich meine Mandantin verstanden, dass sie rational schon darüber sich im Klaren ist, dass da, sollte sich der Tatvorwurf bestätigen, es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung, rational also eine Strafe zu erfolgen hat, aber sie möchte gerne, dass im Optimalfall sozusagen ihrer Tochter noch eine Perspektive geboten wird, dass danach ihr Leben noch irgendwie weitergehen kann. Aber sicherlich ist das jetzt nicht so irgendwie zu verstehen, dass wir hier so eine Art irgendwie erweiterte Verteidigung betreiben wollen. Das ist nicht der Fall. Und es ist nun mal so, dass in unserer Gesellschaft bestimmte Regeln gelten und man mag vielleicht auch menschlich irgendwo auch Mitgefühl mit der mutmaßlichen Täterin haben, aber es ist nun mal so, dass wir diese Regeln haben. Wenn jemand diese Regeln bricht, dann gibt es bestimmte juristische Konsequenzen und ja, nicht umsonst hat dann die Staatsanwaltschaft halt eben hier Anklage erhoben und wegen Mordes angeklagt, ja. Jak czeka mnie proces? Oliwii, pierwszy proces. Bardzo dwie się boimy tego spotkania, to co będzie i przede wszystkim wyroku. Nie wiem jak to będzie, bardzo się tego boję. Bardzo się boję emocji, bardzo boję się procesu, bardzo się boję wyroku. Ona pewnie też bardzo się boi. Co teraz będzie sprawa, Oliwii? Za godzinę czasu. Boję się jej zobaczyć, boję się uczuć, boję wszystkiego.
Meine Mandantin kennt den Vorwurf, die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben, stützt diese Mordanklage auf die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe, Hass und Eifersucht. Und da muss man sich jetzt gucken, ob die Hauptverhandlung das bestätigt oder nicht. Jugendstrafrecht, was hier auf die jugendliche Angeklagte zur Anwendung kommt, sieht im Höchstmaß eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren vor, also auch für Mord.